Za to spójrzcie na ten budynek. Podejdziemy tam kawałek, bo widać, że jest. Nie jest aż tak niebezpiecznie. Do tego budynku kiedyś chciałem wejść i w teorii bym tam wszedł, z tym, że nie miałem wtedy latarki dobrej, ani nic odpowiedniego do nagrywek. No a teraz widzicie, jak to jest zachowane i jakby wolę tutaj nie wchodzić ze względów bezpieczeństwa. Chociaż nie wydaje się to aż tak złe, bo widzicie, że jeszcze stoi część i mógłbym tu wejść, to nie chcę wam dawać złego przykładu. Jeszcze patrzcie, co tu znalazłem ogólnie. Tutaj były piwnice i tam jest część tych piwnic. Wśród tych rumowisk jeszcze coś się stało. A budynek szybko wyburzają. Ogrodzili teren. No i 2 tygodnie powiedzmy i już budynku nie ma. No tamta część jeszcze została, bo tam jest dalej ulica i tego nie mogą do końca wyburzyć. Póki co, musieliby zamknąć część ulicy. Jedno wam powiem. Ci, co kojarzą, na pewno wiedzą. Tutaj stał jeszcze jeden budynek i pomiędzy tym budynkiem a tym tutaj biegł kiedyś taki przeszklony przegub. I ja tym przeszklonym przegubem bardzo chciałem się przejść, ale no już to nie jest możliwe, bo no rzeźnia jest w takim stanie, w jakim jest. Co jeszcze myślę? Myślę, że tutaj byśmy się jakoś spróbowali dostać. O, tam jest wejście od drugiej strony otwarte, widać. No to co, to wbijamy tam, a jak? Ale tu są drzwi. I tam są piwnice. Kurde, no. Wlazłbym tam, ale jak wam mówiłem. Nie, dobra, to są piwnice pod tą częścią budynku jeszcze nie wyburzoną. Dobra, to tam możemy wejść. Ale to później. A teraz wbijamy tutaj. I patrzcie tylko na to. Jakie lampy tutaj są. Jakie biurka, przedmioty. Przecież to jest niemalże nowiusieńkie. Wow. Taki budynek biurowy, ale niedokończony, coś w stylu. No, budynek biurowy, ale nie do końca, o. A tutaj taka mała, ciemna hala. Niewiadomego przeznaczenia. O, a tu pod spodem mamy wejście do piwnic. Prawdopodobnie. Tu się dach zawala. Albo zawalili go przy wyburzeniu tamtego. Mamy wejście do piwnic, kurde. Zaraz zobaczymy, czy jest tam co zwiedzać. Jedyne co póki co słyszę, to tutaj słyszę wodę. Błagam cię, drabinko, nie załam się. Spójrzcie, tak, bo tutaj były instalacje wszelkiego rodzaju, a osoby, które wyburzają ten budynek obok, nie przemyślały tego, że jak zaczną wyburzać, to mogą naruszyć te instalacje. Albo zostało to przemyślane, ale jakoś tak w trochę inny sposób. I no i woda zaczęła ciec. I zrobi się tu bajorko, potem zrobi się tutaj taki sopel naciekowy. I cała konstrukcja już rozmięknie, a tu patrzcie, w ogóle to jest podtrzymywane przez słup. Więc to też możliwe, że już jest takie stare, żeby się samo zaczęło zawalać. Więc może i dobrze, że to wyburzają. Wow, ej, fajne są te piwnice. Są bardzo klimatyczne, tam mamy kolejne wejście, zobaczcie. Ciekawe, dokąd prowadzi. Chyba na zewnątrz gdzieś. Nie, wydaje się, jakby to było pod biurkami. Oho, jest tutaj pod biurkami, dobra. Nie będziemy tędy wychodzić, bo mi się nie chce tej płyty dźwigać. Tylko chcę jeszcze zobaczyć w dodatku,
resztę rzeczy, które tutaj jest, zwiedzić. Spójrzcie, jesteśmy w podziemiach, a tutaj są szafki pracownicze. Jeszcze jakieś z zachowanymi różnymi rupieciami. Tu jest jakiś... Nie wiem, co to jest jakiś proszek. Dobra, wolę nie wiedzieć, co to jest. Jakby do szczęścia mi to nie jest potrzebne. Tu jest kolejna szafka pracownicza, tylko że jest przewrócona. W środku jej nic nie ma. O, a za to tutaj patrzcie, co jest. Tutaj są części po komputerach i jakieś puszki. Takie trochę ala te po nabojach. Ej, fajne to jest, to mi się podoba akurat. I kolejne szafki pracownicze. Jest kawałek buta. Stare gacie. Wow. No, klimat wam powiem, naprawdę jest tutaj niesamowity. Postapokaliptyczny pełną gębą. Tam dalej się ciągnie jeszcze ten korytarz techniczny, widzicie? Ale tam nie będziemy wchodzić, bo z tego co się orientuję, nie wiem, czy w ogóle tam dalej byłoby przejście i dokąd by to przejście prowadziło. Ale mamy korytarz techniczny. Dobra, może nim się też przejdziemy, ale to na końcu. Jakby będziecie mieli, to w kolejnym odcinku. O! Jeżeli chcecie zobaczyć sierżanta wchodzącego. Uj, jaki pająk, patrzcie na gwinioka. Jaki duży. Cześć pająku, mam nadzieję, że ci nie przeszkadzam. Och, lipcia. Nie widzicie tego? No, ale jest całkiem spory i jest fajny. Dobra, jeżeli chcecie mieć, wracając, sierżanta przeciskającego się przez tunel techniczny pod opuszczonym budynkiem, to dajcie pod tym filmem, nie wiem ile, no co najmniej załóżmy 10 łapek w górę. Jak będzie 10 łapek w górę, to wrzucam film następny. O, tu macie boiler, patrzcie, wow. Boiler na wodę. Jaki wielki. Jakby to było potrzebne, no bo to były całkiem spore zakłady, ale nie spodziewałem się, że aż tak. I nie wiedziałem w ogóle, że to tutaj jest. Wow, czuję się zadowolony z tej eksploracji. Bardzo. Tu mamy kolejne schody. Wow, ale bydlak. Będę cały brudny po tym. No dobra, okej, inaczej. Jeżeli mam się przyciskać przez tunele techniczne, dajcie trochę więcej, dajcie 20 łapek w górę, trochę za dużo, co? Nikt nie da tyle. Albo dacie, ale przez długi czas będę musiał czekać. To dajcie chociaż 15 łapek w górę pod tym filmem, a ja wrócę dla was tutaj przeciskać się w tamtym tunelu. Znaczy, ja nagram to teraz, bądź co bądź, ale jak po prostu będziecie wbijać łapki w górę, to wrzucę ten film. Więc no. Chociaż nie wiem, czy to jest odpowiednie miejsce. Jest urządzenie elektroniczne i tu idą kable. Zobaczę, chwilę wejdę i najwyżej jak nie będzie odpowiednie, to przepraszam was, ale nie będę tam dalej wchodził. Dobra, słuchajcie, drodzy widzowie. Wchodzimy na górę, bierzemy plecak i już się stąd zawijamy. Bo sprawdziłem i mam słabą baterię w kamerze. Warto byłoby się już stąd usunąć, a to miejsce zamknąć, bo jest niebezpieczne, jak się dowiecie w filmie kolejnym, jeżeli będziecie w ogóle oglądać. I jeżeli wbijecie tych... kilka subskrypcji i
kilka. O, wiem, właśnie, wrzucę wam ten film na 200 subskrypcji. Mam nadzieję, że do tego czasu dobijecie już tę resztę, która potrzeba. I że będzie już te, wiecie, sorry, jestem zmęczony, bo przed chwilą zwiedzałem te tunele, żeby ich nie wyburzyli. Naszej eksploracji to jeszcze nie jest koniec. Tam jest jeszcze piwnica. Nie wiem, czy w niej przed chwilą nie byłem. Może to jest jakaś inne wejście do tej piwnicy. Zaraz zobaczę. A, byłem w niej. Jasne, że byłem. Chyba. Czekajcie. Tak, byłem w niej tutaj, jasne. Tu macie ten boiler wielki. Dziwne tylko, że nie zauważyłem wejścia. Co jeszcze mamy? Tu mamy wejście do budynku. Ale tamten budynek, jak wam mówiłem, on jest wyburzany. I ciągle to będę powtarzał, bo nie wchodzimy do wyburzanych obiektów. Dlatego wam pokażę tylko tak tutaj z zewnątrz. No i widzicie, że nie ma tam nic ciekawego. Ruina. I tyle. Dobra. Mam nadzieję, że eksploracja wam się podobała. Mi się podobała bardzo. Uważam, że była bardzo ekscytująca, bardzo ciekawa. Szczególnie ten odcinek, który powiedziałem, że wam wbiję na... że wam wrzucę, jak wbijecie 200 subskrypcji. No, okej. Tak więc ja się odmeldowuję. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że film wam się podobał, choćby tak bardzo jak mnie. No, myślę, że nie, bo ja jednak eksplorowałem, ale mam nadzieję, że film wam się podobał tak bardzo, jak mi się podobał ten film. Co tu dużo mówić. Do następnego, a ja się odmeldowuję. Cześć.